Ciemanko, na specjalną próbę jednego z użytkowników pokażę Wam jak, jak wyregulować giętarkę, żeby nie gieła bananów. Ale może najpierw y, chwila teorii. Jeżeli ustawiamy giętarkę, w sumie belkę gnącą, to jeżeli nie chcemy bananów, chcemy mieć ładną, prostą obróbkę, to musimy ją ustawić do danego materiału. Czyli bierzemy kawałek danego materiału, którego będziemy używać, i ustawiamy belkę gnącą. Gdyż yy, na przykład cynk potrzebuje delikatnie mniejszego profilu zagięcia belki, ona zawsze jest delikatnie po łuku. A na przykład kwasówka będzie potrzebowała go troszeczkę większego, żeby nie odbić. Zawsze końcówki zaginają się trochę mocniej. Dlatego belka gnąca nigdy nie jest idealnie prosta. I teraz. Już. Tu mamy siłę regulacyjną. Popuszczamy kątę. Odkręcając, znaczy zwiększając ten odstęp, opuszczamy środek belki. w Tu. Czyli yy, belka, jakby będzie nam doginać trochę mniej środek, skręcając. Podnosimy i wtedy nie robi nam się, wtedy zrobi nam się taki kształt. Oto i cała filozofia. Czyli zwiększamy odstęp, tu belka idzie w dół, gniemy tak. Zmniejszamy odstęp, belka idzie w górę, gniemy tak. Wszystko. Chodzi generalnie tylko o to, żeby do danego materiału, nie do każdego, do danego materiału gieła nam prosto. Więc zawsze zróbmy sobie próbkę. Ja staram się zawsze, zawsze wziąć kawałek materiału, czy jest to ocynk, czy cynk, czy gdzieś tam była grubsza stalówka. Zawsze najpierw zrobić próbkę, zagiąć, zobaczyć. Bo, 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 no, potem mogą być problemy, jeśli ugnięcie 45 metrów i po prostu będą krzywe. Także wydaje mi się, że w... bazowy materiał wyczerpałem. Ostatnio ustawiłem piętarkę, więc nie, nie, nie do końca chciałbym ją zregulowywać Ale u mnie wygląda to na przykład. Tak. Mm hmm, hmm, o że tutaj mam delikatnie poniżej belki gnącej takie powiedzmy 2 mm a na środku mam na 0 i tu mam uszykowane praktycznie pod ocynk, pod nie za ostre ugięte będzie także chyba tyle w sumie ode mnie. W razie pytań. Piszcie w komentarzach. Bardzo chętnie odpowiem. Pozdrawiam.